Dzień dobry, witam serdecznie na Forex. Jest trader.com, jest godzina 11 rano. Jest środa, 19 października 2011. Patrzymy teraz głównie na indeks S&P 500, który na wykresie 4-godzinnym. Spójrzmy najpierw na daily, czytaj dzienny wykres. Wczoraj był agresywny spadek. Byliśmy gdzieś tutaj w tym momencie i we wczorajszej analizie mówiłem, że wyraźnie prawdopodobieństwo jest takie, że kurs, nawet jak spadnie tutaj trochę niżej, to agresywnie odbije się do góry. Takie jest prawdopodobieństwo fali wzrostowej. Proszę zobaczyć, co wykres wczoraj, mimo to, że pokazywał, że chciałby tutaj się przełamać na chwilę, agresywnie wzrósł do góry. Także, patrząc bardziej szczegółowo na sytuację na wykresie jednogodzinnym, bardziej wyglądało to tak, jakby chciał być ten poziom przełamany, ale rozmawialiśmy tutaj na kursie, na żywo podczas kursu, jakie jest ryzyko przełamania tutaj tego poziomu w dół. Było to również widoczne na innych wykresach typu euro-dolar, zaraz przejdziemy do tego, ale jakie jest teraz prawdopodobieństwo? Otóż kurs agresywnie odszedł w dół, robiąc podwójny szczyt. Jak na ten moment wygląda to na to, że jest to pozytywny cień, to znaczy taki, który pokazuje przyszły kierunek. To widzimy w kursie aktualnym na H4. Także zobaczymy, jak ponownie kurs tutaj znajdzie się na tym poziomie 1229, czy będzie w stanie wyłamać się do góry, czy zrobi ponownie jakiś szczyt i zacznie agresywnie spadać. Im częściej będzie teraz spotykał ten poziom, tym większe prawdopodobieństwo, że złamie się dół, poleci agresywnie dołem, natomiast możliwe jest agresywny breakout, wyrwanie się do góry, jeżeli jeszcze raz spotka tutaj w prostej fali do góry ten poziom. Natomiast nie ma co gdybać, trzeba reagować po prostu na zachowania na rynku. W tym momencie jesteśmy w trendzie wzrostowym, dosyć agresywnym trendzie wzrostowym średnioterminowym, także trzymamy się tego. Na D1 widzimy, że w tym momencie nastąpiło jakieś pierwsze cofnięcie w ciągu ostatnich 2 dni, cofnięcie, które okazało się wybiło agresywnie do góry ten kurs, także jeżeli on wybije się ponad ten poziom 1229, będziemy w dużym trendzie potwierdzonym wzrostowym na D1. Aktualnie ten D1 trend jest prostą falą, także nie jest to trend potwierdzony jak dla mnie z definicji. Potwierdzony jest trend średnioterminowy na H4, że jest to trend wzrostowy przez te cofnięcia, zygzaki, które występują. O tym więcej mówimy na kursach online, gdzie jest na to, powiedzmy, więcej czasu. Spójrzmy na wykres euro-dolara. Co tutaj się stało, tak? Wykres dzienny pokazuje, że odeszliśmy od jakichś poziomów niższych, były niekomfortowe, zupełnie ta sama sytuacja jak na S&P 500, dlatego patrzymy również na indeksy. I wczoraj był tutaj bardzo charakterystyczny moment, który pokazywał, że być może nastąpi kolejny agresywny spadek poniżej bardzo charakterystycznego wsparcia i oporu. Proszę zwrócić uwagę, to jest to wsparcie 36,84. Wtedy prowadziliśmy akurat kurs. Dynamika ceny chwilowo pokazywała, że jest w stanie spadać, ale nie było agresywnego naporu. Także dynamiką ceny stwierdziliśmy, że nie ma agresywnych sprzedawców. Powstała tutaj fala ABC, która dawała ryzyko wielkie do kolejnego potencjalnego spadku. Ryzyko takie, że właśnie odbijemy się po fali ABC, to jest ten zygzak tutaj, odbijemy się od tego wsparcia oporu i kurs agresywnie wzrośnie do góry. Takie rzeczy omawiamy na kursie, czyli jak praktycznie odróżnić korektę, która się kończy, od takiej, która się rozwija. Kurs potem zaczął tutaj utrzymywać się na tym poziomie przez chwilę, to było w tych obszarach, także nie było wiadomo jeszcze na 100%, czy nie pójdzie do góry, ale wspomniałem już o tym na kursie, że ten obszar dał nam taki sygnał, że z pewnością nie opłaca się wchodzić w pozycje krótkie, nawet jeżeli agresywny spadek by się pojawił. Kurs był po prostu niepewny i to można było stwierdzić, proszę Państwa, już po tym zagraniu tutaj, tak? Po tych 2-3 świecach. I to nie dlatego, że 2-3 świece mówią nam o tym, czy ten cień mówi o tym. Nie, to jest analiza techniczna Murphy'ego i potem Państwo daleko nie zajdą na rynku. Niestety, jest to zbyt mało elementów technicznych. Tutaj nam price action o tym mówił, plus doświadczenie i długość tej fali wcześniejszej, o czym w książkach też Państwo nie przeczytają, plus długość tej fali, plus jak długo druga fala się rozwinęła tutaj w całym tym ruchu. Także jest wiele elementów, które niewiele mają z harmonicznym jakimś ruchem, o którym często można poczytać na innych stronach,
Natomiast są to czasami wspólne elementy z innymi technikami, których ja nawet dokładnie nie znam, ale jest to po prostu logiczna dedukcja z praktyki, jak długie fale, krótsze fale wpływają na dany poziom, poziom, który jest istotny na wykresie H4 przykładowo, jakie jest prawdopodobieństwo kolejnego załamania w dół, a jakie jest prawdopodobieństwo odejścia do góry. Tak jak tu mamy odejście, proszę zwrócić uwagę, te świece nie są bardzo, bardzo duże, są średniej jakości, ale przez to, że jest ich układ zielonych świec jedna po drugiej, nagle prawdopodobieństwo takie rośnie, że będziemy mieli agresywne przełamanie kolejnych tutaj szczytów, także w tym momencie jesteśmy dalej po prostu w agresywnym trendzie wzrostowym i na D1 ten trend też z prostej fali na D1 odwraca się w zygzak i będzie rósł dalej trend. To nam pokazuje w tym momencie kurs z większym prawdopodobieństwem, niżeli miałby spadać. Oczywiście wszystkich zagrożeń tutaj do potencjalnego spadku nie będziemy omawiali, ponieważ trochę szkoda na to czasu, ale spójrzmy na złoto. Jak tutaj klasyfikuje się ten kurs? Wspominałem wczoraj o tym, że jest piękna flaga. Na D1 nie wygląda, jakby ten kurs miał się złamać przez te wcześniejsze zachowania, ale na H4 w średnioterminowym ujęciu możemy doświadczyć jakiegoś zejścia w dół, które mogłoby się wybić agresywniej do góry w momencie, kiedy spotka jakieś mniej komfortowe poziomy, z których wcześniej uciekało. To była taka moja opinia o złocie, natomiast jest to troszeczkę zbyt dalekie wyjście, powiedzmy, analizą techniczną w przyszłość. Bardziej koncentrujemy się w tradingu na tym, żeby łapać konkretne momenty, jak zaistnieją, a nie gdybać, co się stanie, gdy, bo nie o to w ogóle chodzi. Tutaj bardzo niekomfortowy poziom na funcie pokazał, że jesteśmy w fazie wzrostu, tak jak na eurodolarze. Natomiast te rynki bardzo zależą od siebie: eurodolar, S&P 500, czyli giełdy, i funt dolar. Także jeżeli sytuacja będzie pozytywna na tych wszystkich trzech wykresach, to będą one wzajemnie się wspierały. Jeżeli któryś z nich się wyłamie agresywnie w dół, nastąpi ruch przeciwny. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że na Forex Factory ważne dane wychodzą dzisiaj o 14:30. Mamy środę, także jest jeszcze czwartek i piątek, dzień, 2 dni, właściwie 2,5 dnia, czy 3 dni złącznie z dzisiejszym dniem do tradingu, żeby ten kurs wybił się górą, czy też na S&P 500, żeby zaliczył nowe szczyty, których to nie zaliczał nowych szczytów już od wielu dni, czy właściwie tygodni w tym momencie. Także jest bardzo interesująca sytuacja. To może skłonić kolejnych nabywców do kupowania pospiesznego, zanim ten kurs osiągnie tutaj wcześniejsze maksima z przed 2 miesięcy, powiedzmy. Także to było na tyle na dzisiaj. Zapraszam na pozostałe wideoanalizy. Więcej podobnych sytuacji technicznych, aspektów tradingu, bardzo praktycznych zagrań. Tworzymy po prostu analizę techniczną na żywo na szkoleniach online, szczególnie w pełnym kursie, ale nie tylko. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam Państwa. Życzę udanego tygodnia tradingu. Dziękuję.